Ares wsiadł ładnie, chodź tu. Tu jest szkło, nie wolno ci chodzić. Czekaj. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie. Wiecie, gdzie jestem? Na mojej odkrywce. Patrzcie, nikt nie zna, nikt nie wziął, patrzcie. Myślałem, że mi ktoś to ukradnie. Nie ma takiej opcji. Żadnej. Ares, chodź tu. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie, witam. No to co, jesteśmy przy mojej odkrywce perelowskiej, tak? No będziemy dzisiaj trochę podziałamy znowu. Pójdę tam dalej. Wpierw powybieram to. Ubiorę rękawiczki. Rękawiczki ubiorę. I wezmę worek. Tu, który mam. Ja wam zaraz pokażę. O, mam dwa worki. Do tego worka brązowego, te plastiki, tu muszę to powkładać. No widzicie, jak to już zasypane liśćmi jest. Tu będę szkło wkładał. Tak. Do tego. Ale to jest jeden worek, to mało. Odcień. Dobra, to cofniemy się do auta, pójdziemy po jakiś woreczek. Bo na razie tam będę. Tam jest taka kubka. Widzicie. Ale zostań, zostań. I wpierw to będę tak, to co ręcznie będę mógł, to z góry to powkładać. A potem ewentualnie znowu będziemy kopać tutaj. Żeby ten teren tu wyrównać ładnie, żeby to było, żeby to, te wszystkie śmieci, które tu są, wykopać. No patrzcie, jakbym tak dał, to zobaczcie, jakie to jest kurka. Zobaczcie. Masakra jest po prostu. No. Dobra, to ja się biorę do roboty, ubieram rękawiczki i tam zacznę sprzątać. Weźmę ten worek i od razu do worka będę dawał. Tu tylko Ares tu nie może chodzić, patrzcie, ile tych butelek, słoików jest składu. To spróbujemy to, ten worek jakoś zapełnić, a potem będziemy znowu kombinować. Dobra, Ares, ty tu siedź ładnie i cierpliwy, proszę być. Dobra, to, no co robimy? Ares leży, patrzcie, mam cały wór, ale on jest taki ciężki, że ciężko go dźwignąć. Dobra, jeszcze muszę iść do samochodu, bo tu jeszcze mam troszkę mi zostało. Tu patrzcie, szkło, te wszystko. To muszę spakować. No i pójdziemy, tak jak mówiłem, dopiero te szklane tam pakować, plastiki. Patrzcie, praktycznie cały wór tak samo jest tych plastików, folioków i innych rzeczy. Bo no trzeba trochę się nasylać, ale to tu nie może być, to musi zniknąć. Bo tu niestety tu fajne grzybki rosną, tu prawdziwki rosną, tam kozaczki, tu kozaczki rosną. Fajne tu. No, czerwone też tu rosną. Fajne. Dobra, idę do samochodu, przyniosę worek. Jeszcze tu to dokończę, te ładowanie i tam się biorę. Zobaczymy, ile tego w sumie będzie. Ares, chodź, idziemy. Ares, chodź. Do autka. Chodź, do autka. No. Dobra, to za chwilę się widzimy. No to co? Już jest full. Tu już zaczynam zbierać. Tu gdzie Ares leży. To on tu się położył, akurat pozbierałem. No to idziemy tam teraz. No tak z góry myślę, dzisiaj pozbieramy. Nie wiem, czy będę kopał. No zobaczymy. No teraz większy worek. Od Bysia dostałem. Pozdrawiam cię, Zbysiu. No to wiecie. Trochę więcej szkła wejdzie. Ale dzisiaj chyba nie będziemy tego brać. Potem podjedziemy tu samochodem. Jak to będzie te cztery worki w sumie, to może teraz naładuję ten. Potem jak jeszcze naładuję dwa może, albo jeden przynajmniej, to potem to wywiozę na przok. Ale już przynajmniej będzie w workach. Już nie będzie tak się walać tutaj. Dobra. Ale zostań, bo tu jest szkła, wiecie, i on tu nie może chodzić. A ja sobie tu w górę może to spróbuję, wiecie, powrzucać, tylko muszę drugą rękawiczkę założyć. Patrzcie, tak będę robił sobie. O, pik. Pik. A patrzcie, ile tych słoików. Butli różnych. O. Amino jakieś. Dobra, no. Wiecie, jak to się zbiera chyba. Nie jeden was próbował z was tak zbierać może śmieci. No trzeba być na schylono, no niestety czasami plecuchy bolą, ale pozbieramy ten worek ile się da
i będziemy znikać stąd. Aras niech sobie tam leży, żeby mi tu nie chodził, bo tu są takie ostre te szkła. To jest masakra. Dobierzemy się do roboty. Ares siedzi. Tu plastiki takie wyrzucam, to będę następnym razem to zbierał. Tu już mam pół wora. Już jest ciężki jak skurczybyk. Muszę powoli chodzić, ale mam teraz. O, to właśnie chciałem datę. Widzicie? Rok produkcji. 1980 rok. Przyprawa do zup winiary. O, to wysypisko 80 roku. No to czyli ma ponad 40 lat. Te wysypisko tu. Co jest? No to jeszcze trochę tu powyciągam. Wam to szybko przeleciało. Ale mi to szybko nie przeleciało. No i tak sobie tutaj, wiecie, bo to drobne szkła, takie szkła różne. Wyciągam spod tej ziemi. O, takie coś. Na przykład. Koniakówka jakaś chyba, nie? O, następna. Taka, tam jeszcze koniak tam chyba jest. Nie. Leci mi do worka mi leci. Dobra, to niech to wyleci, co? Może. Patrz. O, to też niech wyleci. No chyba, że ktoś zrobi z tego. To takie inne butelki są. Dobra, zostawię, może ktoś będzie chciał Artura. Kuflaming. Jest też taka inna butelka troszkę. Okej. No i tak, widzicie, tak zbieram. Zbieram te drobne też. O, takie szkła. Też to tu wszystko. Czas. Ale jest tu, można kopać i wyrzucać, wyciągać takie właśnie butle. Patrzcie, ile tego jest. O Jezus. Jak narobią takiego. Trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć. No, ale mam grube rękawiczki, także spoko. O. Jeszcze wyciągniemy na żywo taką flachę. Dobra, bo jeszcze muszę tutaj drugą rękawiczkę sobie muszę ubrać. I robimy dalej, a tu krzaki. Patrzcie, jakie kolce. Się nabije, to będzie masakra. Robimy jeszcze troszkę. I chyba dzisiaj nie będziemy kopać tą łopatę niepotrzebnie się. Zapełnimy to i starczy. No nie ma, bez przesady, no. Ja mam tylko dwie ręce, jestem sam. Także... Znowu następnym razem przyjedziemy. To zniknie, uwierzcie mi, tego nie będzie. Wiecie, że jestem konsekwentny w działaniu. Jak już coś powiem, a powiem, a to B też trzeba powiedzieć tak. Dobra, robimy dalej. No i zobaczcie, jaki dół już tu jest wykopany. A tak chodzę tu, a ino mi szczela pod nogami. Jest jakiś płyn. No i już tu tak grubsza, powiem wam. I to, co widziałem mniej więcej, jeszcze jest pełno takich szkieł, ale już mam cały wór. Patrzcie, gdzie nie spojrzeć, tam pełno szkło. No jak można coś takiego robić? No to jest masakra. Plastiki zaraz to wyrzucam. Patrzcie, to wszystko trzeba tutaj szczotka. To wszystko trzeba tu posegregować. Dezodorant, szkło, plastik. No bo co zrobić? I zostawimy tu tego. Muszę tak ostrożnie. Szczela, mówię wam, szczela pod nogami niesamowicie. No jeszcze jest tu tych szkieł. Ale po spokojności. Po spokojności, worek do woreczka. O, tam wyrzucam. Pofedrujemy tu jeszcze troszkę. O, jakieś doniczki stare. Tu je pod nogą. Jest tyle szkieł. Zacznę kopać, to dopiero tu będzie wychodzić. O, piersiówka jakaś.
Jeszcze w środku coś jest. To może zostawimy, aby Artur chciał. To weźmiemy. To już tutaj to spakujemy. Wyniesiemy to tam. No i dobra. Zaraz będziemy się widzieć. No i dobra, tam już zaczęte. Tam plastiki są. Tu już patrzcie, ile wykopane. Tu są te buteleczki. To już nie mogę tu ładować, bo tu jest takie strasznie ciężkie, że masakra. To też muszę może z tego część tu przełożyć, ale ja sobie tu podjadę samochodem. Tu. Będę wszystko do samochodu ładował, także nie będę musiał nosić. Będzie super. Podjadę sobie tam z tamtej drogi leśnej. Sobie podjadę tu, zapakuję i wtedy pojedziemy na przok. Tu jest plastiki, to jeszcze tam są plastiki, ale to już nie będę dawał raczej. Chociaż zobaczę, przywiozę to następnym razem znowu woreczki i będzie ok. No takie plany, widzicie jak ich planuję. Tu jest jakiś łańcuch, fabryka. Moment, co tu jest? Fabryka łańcuch, fabryka wódek. Widzicie? To ma na pewno 40 lat, bo to jest, tak jak wam pokazywałem, butelka z 1980 roku. Także to, te buteleczki na razie tu zostawiam. Niech sobie leżą. Artur będzie chciał najwyżej. To wezmę. Dzisiaj nie biorę. Następnym razem wezmę osobno jakąś torbę po prostu na to, na te inne butelki, żeby to do domu wziąć, bo to wszystko idzie na przok. Także no dzisiaj nie będziemy już kopać. Już mi starczy schylania się, bo uwierzcie mi, to nie jest tak 5 minut to pozbierać te szkiełka małe, duże, takie, takie. I powoli trzeba to grzebać tam, żeby się palca znowu nie rozwalić. Także taka kupeczka to z pół godziny przynajmniej. Plus jakieś inne rzeczy, to macie godzinkę na pewno. Plus godzinkę jestem, jak nic. No nie liczyłem czasu, ale gdzieś tak z godzinę. Przynajmniej godzinę. No, mi starczy na dzisiaj tego schylania. Także ja się z wami będę żegnał teraz. Jak się wam podoba to, co robię, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. O, komórkę mam się uwaliła. No łopatę niepotrzebnie przyniosłem, ale następnym razem się myślę przyda. Ale przynajmniej to z góry to tam jest, wiecie, to pozbierałem, bo tam takie straszne, takie, wiecie, szkła wychodziły z tego, że to z góry wszystko jest tutaj fajnie, tak nie widać na oko przynajmniej. By trzeba było wziąć ten grabki i te z tych liści pozbierać, ale to nie ma sensu. Dobra, następnym razem przyjadę. Tutaj jak mówię, wezmę te buteleczki, te plastiki schowiemy, pokopiemy już teraz znowu następnym coś. Także i wywieziemy to już następnym razem na przok, tak mi się wydaje. No, bo to raz, dwa, trzy, cztery worki i ares do bagażnika. No to tak sam raz by było. Także okej. Okay. No, no to dobra. To trzymajcie się. Serducho dla was, zaraz leży, zobaczcie. Bawi się patykiem. Serducho dla was. Trzymajcie się. Do następnego. No i tak. Będę was tak zanudzał. Takimi miejscami. I takimi, i innymi. Całą zimę nie dam wam spokoju. Póki nie będą grzyby, to potem znowu będziemy chodzić i na grzyby, i na śmieci, a potem może na same grzyby zobaczymy. No, niestety, no taki jest mój przekaz, no żeby tak ludzie nie śmiecili. Co zrobić? Do następnego, papa.